Jacek, pokaż tego największego twojego. Wywołanie ogólne dla stacji polskich, tutaj Borholm, Tain Heaven, Oscar Zulu, łamane Sierra Papa 3, Charlie, Mike X-Ray, Echo United 030 dla stacji polskich. Dobry wieczór, bardzo ładnie Cię odbieram, 15 decybeli powyżej dziewiątki, także że sygnał... S-Q2, Karol Romaria, S-T10, Adam. Nie, to nic. Ale wczoraj szkoda, że nie przyszliście, bym pokazał. Pokazuję statek, jaki kurczę mam tu. Jak na przykład wszystkiego parametry. Szerokość, głębokość, zanurzenie, długość jego. I na przykład bym pokazał, ile on może mieć długość. On 100, ale 250. Wszystko jest opisane. To jest urządzenie naprawdę. To na niewielu jednostkach jest. Taki wędkarz, kurde, to na statkach to jest norma, prawda? Panie Józefie, my już w tym roku zrobiliśmy 3000 mil, to jest 7000 km. 7000 km w tym roku już mamy przejechane. O, zobaczcie. Tu wyskoczył. Stoi w porcie. Ja sobie robię takie coś. A i to jest numer identyfikujący jednostkę, czyli kraj, rodzaj jednostki i tak dalej, i tak dalej. No tu by pokazywał. Płynie 3 knoty na 280 stopni. Za 43 minuty miniemy się na dwa kable. Odległość jest od nas 6,5 mili. Tu go pokazuję, bo to jest radar, a to jest mapa. Tu go pokazuję, prawda? Ciągnie sieć. Szybkością na 3 knoty, czyli ciągnie sieć za tobą. Pokazuję, za ile czasu, za 44 minuty, miniemy się z nim na 3,5 kabla, czyli 500 metrów od niego. Głębokość aktualna. Tu jest podgląd 5 metrów, zoom, powiększenie. A tu jest... Patron, tutaj w drugim kamieniach. Patron, jak się mówisz, tak, ty jesteś? To cześć dla was. Ty do domu lecisz, tak? Wypoczywaj. Ale to chyba gdzieś tutaj ze wschodniej strony łapałeś wyspę jak tym kursem. Ze wschodniej strony łapałeś? Na garbach byłem lewo. Na garbach i co tam? To jak wracam, jestem zadowolony. Byś zadowolony można być. Zarobiło się. Flaszkę się dostało, suwerenitet można być zadowolony. Postało się w nocy, wyszło z portu i proszę do domu, jedzie. Mamy się po prostu podjechać. Na YouTubie film jest. Thank you.